No muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie jest to najprostsza droga i chyba bardzo dużo determinacji potrzeba do tego i wiary w ten projekt, który się realizuje, to żeby zarazić tą wizją i ideą innych. No mnie się to udało też ze względu na to, że startup Sorteusz jest realizowany przeze mnie trochę na bazie, a właściwie bardzo mocno na bazie doświadczeń i zawodowych i też takich merytorycznych i sama idea tego startupu po prostu wyszła z tych doświadczeń wcześniejszych, więc miałam bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, które pozwoliło mi rozwijać i znajdować partnerów, którzy uwierzyli po prostu w ten projekt i rozwijają go razem ze mną. Biznes bardzo dobrze rozumie, że ochrona klimatu i zrównoważony rozwój jest absolutnym must have. To jest coś, czego potrzebuje każda firma i musi dbać o te aspekty każda firma i to się dzieje. Także myślę, że też to, że ten projekt się rozwija, jest dowodem na to, że biznes bardzo dobrze rozumie, że zrównoważony rozwój, dbanie o środowisko, odpowiedzialność producentów za opakowania, które wprowadzają na rynek razem z produktami, że to jest coś, co w biznesie jest absolutnie już w krwiobiegu, jest oczywistością. I są te proaktywne postawy coraz bardziej widoczne, coraz wyraźniejsze. I tak jak mówię, biznes absolutnie doskonale już sobie zdaje sprawę z tego, jaki ma wpływ w ogóle na rozwój nie tylko środowiska, ale świata po prostu, tak gospodarki i stara się ten wpływ przekuwać na też dobre aspekty, czyli między innymi na ochronę klimatu i zrównoważony rozwój. Przede wszystkim działać w zespole i mieć zaufanych ludzi, z którymi można pracować. Moim zdaniem to jest klucz. Gdyby nie zespół, który zawsze jest dla mnie wsparciem i to taki zespół bardzo zróżnicowany, bo ja zajmuję się ochroną środowiska, zajmuję się opakowaniami, ale mój zespół zajmuje się programowaniem, muszę mieć do nich zaufanie, że wiedzą co robią, że nie podpowiadają mi źle, a przeciwnie, chcą po prostu dążyć w tym samym kierunku.